jestem na ulicy Lenartowicza w Zagórzu. Skręciłem teraz w ulicę Blachnickiego. Skręciłem w prawo, jestem na ulicy Blachnickiego. I choć Zagórze to również tereny położone blisko mnie, to i często pokazuję w swoich filmach Sosnowiec, to chyba po raz pierwszy będę pokazywał rondo właśnie na ulicy Blachnickiego. Rondo, które już tutaj, ja wiem, ze 2-3 lata myślę, że temu ono powstało. Ja pojadę teraz na trzeci zjazd. Pierwszy, drugi, trzeci. Czyli ja wjeżdżam, moi drodzy, do osiedla. Tutaj pojazdy od prawej strony, od garaży muszą mi ustąpić. A ja wjeżdżam do strefy ograniczonej prędkości do 20 km na godzinę. Nie mylmy tego miejsca ze strefą zamieszkania, choć w strefie również możemy poruszać się maksymalnie z prędkością 20 km na godzinę. Tutaj tylko strefa ograniczonej prędkości, czyli tutaj pieszy nie ma bezwzględnego pierwszeństwa przed nami w każdej sytuacji. Czyli pieszy po prostu tutaj musi ustępować jadącym pojazdom. Tak w największym skrócie można tą sytuację tutaj opisać. I jadę teraz ulicą Białostocką. To jest dokładnie ta sama droga w strefie ograniczonej prędkości, w którą wjechałem zjeżdżając z ronda na ulicy Blachnickiego, czyli cały czas jestem w strefie ograniczonej prędkości do 20 km na godzinę. Zróbmy tutaj droga bardzo, ale to bardzo zniszczona. Dodatkowo co chwila progi zwalniające, tak więc tutaj nie kombinujmy, aby rozwijać jakieś ogromne prędkości. I może przez rondo tym razem pojedziemy do zjazdu. A może obkręcę sobie to rondo i pojadę z powrotem w kierunku ulicy Lenartowicza. Natomiast zwróćmy uwagę, że tutaj nie przejeżdżajmy przez środek tego ronda, mimo że tutaj nie ma jakiejś bardzo zabudowanej tej wyspy ronda. Rondo typowe, można powiedzieć, dla naszego kraju. Rondo oczywiście ze znakiem ustąp, czyli wjeżdżając do ronda mamy ustąpić pojazdom, które już w rondzie są. No i dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Lenartowicza. Będę jechał w prawo, czyli skoro jechałem na początku w prawo, to teraz również. Tutaj upewnijmy się, że nic nie przejeżdża żaden rowerzysta po ścieżce. I aby skręcić w prawo, musimy, moi drodzy, zmienić pas ruchu. Tak jak ja to przed chwilą uczyniłem. Z powrotem jestem na ulicy Lenartowicza.